Cześć, witam Cię na moim kanale Słodki Dekor. Jestem Beata Młynarczak i w tym miesiącu, to znaczy w kwietniu, prowadzę taki temat typowo toperowy, czyli topery z piernika. I dzisiaj chciałabym Ci trochę opowiedzieć i pokazać o tłach do toperów, czyli mamy wypieczone ciastko i musimy przygotować na tym ciastku jakąś dekorację. I zastanawiamy się, w jaki sposób to zrobić, czy wylukrować na gołym pierniku, czy zrobić jakieś tło pod ten element wylukrowany, czyli pod tą docelową dekorację, czy może zrobić równą, gładką powierzchnię. No, nasuwa nam się wtedy naprawdę mnóstwo różnych pytań i wątpliwości. I bardzo często na tym etapie spędzamy bardzo dużo czasu i go naprawdę tracimy. A wystarczy, że pokażę Ci i powiem, na czym się skupić, a będzie łatwiej dobrać Ci tło topera do dekoracji, którą chcesz przygotować, a także docelowo do tortu, który chcesz przygotować. Zacznijmy może od tego, że omówię Ci kilka rodzajów tła, które mogą być potrzebne i które fajnie się sprawdzają na toperze. Pierwsze tło to jest oczywiście goły piernik, czyli element, który chcemy przygotować, lukrujemy na gołym pierniczku. I tutaj zobacz, widać, że jest to goły pierniczek, a aniołek jest wylukrowany na gołym pierniku, czyli tego tła żadnego nie ma. Jest po prostu goły piernik. Tak samo tutaj zobacz, w tej mamie supermence również widzimy, że tła żadnego nie ma, prawda? Jest po prostu wylukrowane bezpośrednio na pierniku. W takich piernikach, w takich toperach, które przygotowujemy bez tła, bardzo często mamy już przygotowany gotowy kształt piernika i tą dekorację dopasowujemy sobie do niego. Kolejnym tłem, które możemy przygotować pod naszą lukrowaną dekorację, jest tło, które jest malowane barwnikiem bądź glazurowane albo gruntowane. Co to znaczy? Po pierwsze, malowane barwnikiem. Jak przyjrzysz się dobrze temu pierniczkowi, tutaj jest niewiele elementów samego piernika, które wystają, ale są te wszystkie obrzeża, które tutaj widać. I jak przyjrzysz się dobrze z bliska, to one są takie pobielone, one są dosyć jasne. Czyli wykorzystałam tutaj barwnik, dokładnie przy tym pierniczku akurat wykorzystałam barwnik do areografu, czyli zanim zaczęłam lukrować, barwnikiem do areografu spryskałam sobie dookoła całe ciasteczko. Możemy to zrobić przy pomocy barwnika i pędzla, nie musimy używać areografu. Ja akurat posiadam areograf i bardzo często z niego korzystam. Jest to dla mnie taki szybki sposób stworzenia atrakcyjnego tła. Więc pamiętaj, możesz wykorzystać albo areograf, albo możesz wykorzystać pędzel i barwnik. I możemy to tło zrobić w różnych kolorach. Tutaj akurat jest pobielone, ale możemy je przygotować w różnych kolorach. Tutaj może lepiej będzie widać na tym toperku, bo tutaj ono też jest pobielone delikatnie i przygotowane za pomocą, tu właśnie jest przygotowane za pomocą pędzla. Pędzel troszeczkę mocniej nanosi ten barwnik, bardziej powoduje, że on głębiej się troszeczkę osadza. Areograf daje taką delikatną poświatę, a pędzel jednak w niektórych miejscach daje mocniejsze efekty, a w niektórych miejscach daje takie delikatniejsze efekty. I tutaj kierujemy się tym, co aktualnie jest nam potrzebne. I jeszcze mówiłam o gruntowaniu. Co to znaczy gruntowanie? Możesz tutaj na YouTubie albo na moim blogu słodkidekor.pl odszukać takiego filmu, albo na Słodkim Dekorze na Facebooku, na live'ie również pokazywałam, jak gruntować pierniki, ale tak najszybciej i najprościej, jak Ci powiem, to lukier mieszamy z barwnikiem, czyli możemy to przygotować w bieli, a możemy przygotować również w innych kolorach, takich bardziej pastelowych i delikatnie rozrzedzamy wodą wtedy ten lukier, tak żeby on był dosyć rzadki
nakładamy na piernik, na goły piernik jeszcze zanim zaczniemy dekorować i zostawiamy do wysuszenia. Dobrze jest to zrobić w suszarce bądź w piekarniku, wtedy przyspieszymy ten proces, fajnie nam ta powierzchnia zaschnie, ona będzie taka błyszcząca i później będzie też ten efekt, który przygotujemy, będzie zdecydowanie lepiej wyglądał. I jeszcze powiedziałam o glazurowaniu. O glazurowaniu, czyli o takiej powierzchni błyszczącej. Jak to zrobić? Również znajdziesz filmy na moich social mediach, jak to sobie przygotować, ale w skrócie powiem Ci, że po wypieczeniu topera ciastka, wystarczy, że żółtko bądź całe jajko bądź samo białko zmieszamy z odrobiną mleka bądź z odrobiną śmietany, wymieszamy, posmarujemy pędzelem ciastko i włożymy do piekarnika na 1-2 minutki w taką temperaturę około 100 stopni, może to być 80, może być 90, żeby nam pięknie ta glazura się ścięła i wtedy ona właśnie staje się błyszcząca. Więc mamy już kolejne tła, o których Ci powiedziałam i teraz przechodzimy do kolejnego, bo naprawdę tych rodzajów tła, które możemy umieścić na toperze jest dosyć dużo. Kolejnym tłem, które chcę Ci, o którym chciałabym Ci powiedzieć, to jest tło, które nakładamy za pomocą szpachelki, noża, łyżki, czegoś płaskiego. Jest to tak zwane tło szpachelkowe albo tak zwane zacierane. Troszeczkę prześwituje gdzieniegdzie ciastko i tekstura ciastka, bo tutaj akurat lukrowane jest to ciastko na wierzchniej, na spodniej części ciasteczka, tam gdzie piekło się na macie silikonowej perforowanej, która zostawia po sobie ślad takiej krateczki. I dzięki temu też ta krateczka daje nam taką dodatkową strukturę na tym ciastku. I właśnie szpachelką, nożem, łyżką możemy gęsty lukier nanieść, przetrzeć, zostawić jakieś elementy nierówności. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. I później docelowo możemy na tym przygotować sobie już taki wzór, jaki chcemy. No i taką najbardziej popularną metodą, którą stosujemy jako tło, nie tylko na toperach, ale na wszystkich piernikach, bo oczywiście te wszystkie tła, które tutaj wymieniłam, możemy stosować na wszystkich piernikach, jest tło z równej powierzchni lukru, czyli przy pomocy takiej rzadszej gęstości lukru wylewamy sobie całą powierzchnię ciastka, czyli zalewamy sobie całe ciasteczko i potem dopiero na tym ciasteczku szykujemy sobie wzór, który chcemy zrobić. I na przykład tutaj mam taki toper przygotowany z kolorowego lukru i wykończony jest tylko stemplem, czyli mamy gładką, równą powierzchnię, dwukolorową, równiutką, prostą i na tym jest zrobiony tylko stempel. No, oczywiście na kolorowym lukrze możemy zrobić różne rodzaje dekoracji. Mogą to być wypukłości małe, wypukłości długie, duże, może to być szablon, może to być koronka, może to być właśnie stempel, może to być jakaś struktura, może to być malowane czy aerografem, czy malowane pędzlem. To już w zależności od tego, jaką technikę użyjemy. I tutaj pokażę Ci, mam wylukrowane na gładko ciasteczko. Widać to, bo jest dookoła biała obwódka i widzimy, że ta wypukłość jest wypukła, więc nie zapada się, tylko jest na tej białej, więc to znaczy, że ta powierzchnia była wylana, była cała biała i dopiero na niej lukrowany jest docelowy element. Co nam to daje? Przede wszystkim daje nam lepszą stabilizację, bo jeżeli umieścimy tutaj patyczek, to mamy lepszą stabilizację. Ten ciężar tego pierniczka powoduje, że też ten toper lepiej osadza nam się w torcie, bo jest cięższy troszeczkę, prawda? Lepiej się przytwierdza do tej powierzchni. Poza tym ta biel, która tutaj jest, też oddaje nam tą trójwymiarowość, prawda? Tego piernika. Nie w każdym pierniku tego potrzebujemy, ale są takie torty, gdzie wymaga się, żeby wręcz ta biała powierzchnia była, zwłaszcza jeżeli są to torty robione na takie okazje, gdzie ta biel jest takim tłem dla większości elementów, na przykład komunie, chrzty, śluby. To są takie torty, gdzie ten toper faktycznie dobrze by było, żeby tą powierzchnię białą miał, ale to też zależy w dużej mierze od rodzaju, czyli od
tego tematu wiodącego, jaki ma tort, bo na przykład jeżeli tort jest w stylu glamour, jak najbardziej biała powierzchnia jest wskazana, ale jeżeli jest to taki tort rustykalny, no to zdecydowanie lepiej sprawdzi się tutaj sam goły piernik, albo właśnie tylko glazurowany, albo tylko gruntowany, albo tylko delikatnie zaciągnięty bielą. Więc w dużej mierze musimy sobie też dopasowywać nasze topery i tła naszych toperów do tego, na jakim torcie to będzie. Tutaj pokażę Ci jeszcze jeden. Tutaj jest również była wylukrowana biała powierzchnia, ale ta biała powierzchnia jest pomalowana. Zobacz, ten dinozaur jest odstający, czyli są tutaj małe i duże wypukłości. Miał białą powierzchnię i do czego też nam ta biała powierzchnia służy? Do tego, że my budujemy emocje w tym toperze. Tu, jeśli chodzi o ten toper i tort, na który był przygotowywany, to był tort, w którym coś się działo, czyli były różnego rodzaju elementy, to był tropikalny las bodajże, właśnie z tego względu też taki krokodyl. To było takie trochę bajkowe, ale chodziło o to, żeby zbudować emocje, żeby wzbudzało to takie zaufanie, wzbudzało ciepło, akcję, coś, co się dzieje i dlatego też ta biała powierzchnia została pomalowana. I tu jak widzisz, do tego nam też te powierzchnie, te tła służą. To nie jest tak, że my je robimy tylko dlatego, że albo żeby nam było wygodnie, albo żeby było szybko, albo żebyśmy mogli coś tam zmieścić, coś tam wcisnąć. Nie. Przede wszystkim też te powierzchnie są nam potrzebne po to, żebyśmy mogli zbudować właśnie jakieś emocje, żebyśmy mogli podkreślić uroczystość, na którą to szykujemy, czyli tak jak mówiłam, glamour, elegancja, rustykalne, całkowicie taka delikatność sielsko i wiejsko. I tutaj na koniec jeszcze pokażę Ci właśnie dwa rodzaje takich toperów. Jeden jest przygotowany na wylukrowanej, równej powierzchni, a drugi jest przygotowany na gołym pierniku. I tu właśnie chciałam jeszcze bardzo podkreślić to, że to, jakie tło będziemy wybierać na toper, czy na inny piernik, bo to nie tylko tyczy się topera, jest ważne, jaką techniką będziemy zdobić ten toper. Co nam będzie pasowało do tego tortu, prawda? Bo my ten toper też musimy dopasować do naszego tortu. Nie możemy go zrobić w zupełnie innym stylu, tylko on ma być całością, czyli ma być częścią, która scali się w całość. Więc dobór techniki jest bardzo, bardzo ważny. I teraz pokażę Ci dwa pierniki. Ta sama grafika. Tutaj mamy lukrowane wypukłości na gołym pierniku. Tak jak widzisz, tutaj mamy goły piernik, nie ma żadnej powierzchni. A ten piernik jest wylukrowany na biało, czyli mamy tło zrobione z białej powierzchni lukru równego i jest malowany, tutaj nie ma żadnej wypukłości, on jest malowany. Patrząc tak, jak patrzymy teraz na te pierniki, w zasadzie byśmy mogli powiedzieć, że jeden i drugi jest malowany, albo jeden i drugi ma wypukłości. Dopiero jak obrócimy, albo jak mamy przed sobą te pierniki i możemy nimi poruszać, dopiero rozróżniamy tą technikę, którą jest wykonany, prawda? Bo zdjęcie, film nie zawsze nam to wszystko oddaje. No chyba, że mamy bardzo duże wypukłości, to wtedy już to o wiele lepiej widać. Ale dlaczego to pokazuje? Dlatego, że zobacz, tu są różne, zupełnie różne klimaty. Jest ta sama grafika, ale są różne klimaty. I tak samo my torty tworzymy w różnych klimatach. To znaczy się ty tworzysz torty w różnych klimatach. I do tych klimatów bardzo ważne jest, aby dopasować sobie rodzaj topera, jaki chcemy przygotować. Mamy bardziej taki rustykalny, sielski, wiejski, taki troszeczkę vintage'owy, a tutaj mamy taki bardziej elegancki, art deco, bardziej taki nowoczesny, zdecydowanie ten do tego się bardziej wpisuje. I puentując na koniec całą moją dzisiejszą wypowiedź, nawet nie myślałam, że tak długo będzie trwała, że tyle można powiedzieć na temat rodzajów tła do toperu,
to zauważ, że tych rodzajów toperów mamy dużo, czyli możemy zrobić to na gołym pierniku, możemy to zrobić na pierniku malowanym tylko i wyłącznie barwnikiem, czy to areografem, czy pędzlem. Może to być glazurowana powierzchnia, może to być gruntowana powierzchnia, może to być powierzchnia szpachelkowa, no i może to być powierzchnia, którą wykonamy przy pomocy gładkiej, równej powierzchni za pomocą kolorowego lukru lub za pomocą białego lukru. I dopiero na tym będziemy tworzyć sobie docelowy element, który chcemy na tym toperze umieścić, żeby tworzył nam całość razem z tortem, razem z całym tematem wiodącym, na który przygotowujemy oczywiście takie ciasteczka topery. Pamiętaj tylko, aby uwzględnić w tym również technikę, którą będziesz wykorzystywać, a także jakie emocje i co chcesz tym toperem przekazać, to też jest bardzo ważne. A ja chciałabym z tego miejsca jeszcze zaprosić Cię na moje bezpłatne wyzwanie dwudniowe, które odbędzie się 16 i 17 kwietnia, czyli już niedługo będziemy przygotowywać taki toper od początku do końca. Link do zapisu zostawię Ci tutaj pod spodem, a my widzimy się za tydzień w kolejnym filmie i będzie to jeszcze jeden temat na temat toperów, bo przecież mamy kwiecień. Do zobaczenia!